Państwa, trwa jedna przebieżka. Z daleka już obserwowałem, że przejazd kolejowy jest. Prawdopodobnie jechał pociąg. Nastąpiło gwałtowne hamowanie kierowcy tego zagranicznego samochodu. Temu misiu się oczko odkleiło. Czekaj, jest jeszcze kołpaczek mały. A tu renówka już miała starcie. Proszę Państwa, co za kuźwa przejazd kolejowy. Trzeba uważać. Szukamy jeszcze jakichś innych atrakcji. Czy ten pociąg tu jest tak szybki, że tylko BMW i kawałek Renault mogło przetrwać. Kłania się nisko, a z tej strony jak jest? Tutaj czysto, pełny clear, nic się nie wydarzyło. Drodzy Państwo, 1 stycznia trwa. Szukam dalej śladów gwałtowych hamowań. Coś mnie ściga, uwaga. Duży silnik benzynowy 2.0 turbo. Drodzy Państwo, świętujcie, bo przed nami 360 dni, 65 dni czy 66. Jest to rok przestępny, czy raczej nie? Nie mówi się przestępczy. 365 dni tyrania, aż do kolejnego Sylwestra. Pozdrawiam się, cześć. Pan Romek. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.